dzisiaj sobie sprawdzimy działanie termostatu. Mam tutaj przygotowany słoik z wodą, grzałkę oraz termometr. Takie to możecie sobie wykonać również u siebie, niekoniecznie używając do tego grzałki, tylko w domu na kuchence gazowej w jakimś garczku. Podstawą jest mieć termometr, który wskaże nam odpowiednią temperaturę. Termostaty mają różną temperaturę otwarcia. Zaczynają się już od 80 stopni do 90 paru stopni. Ja tutaj mam akurat termostaty, które działają, mają temperaturę otwarcia 96 stopni. I właśnie będziemy sobie pod tym kątem badać ten termostat, który się znajduje w tym słoiku. Najważniejsze jest, żeby ten termostat nie otworzył się nam wcześniej niż podaje producent. Dużo wcześniej, bo nie chodzi tutaj o 2-3 stopnie, tylko gdy 90 na przykład 6 otworzy nam się przy 80 stopniach, także już wtedy silnik może być niedogrzany. Uszkodzenia są różne, może być tak, że jak wymontujecie ten termostat, może być już całkowicie niedomknięty, wtedy już nadaje się do wyrzucenia. Sprawdzimy, zaraz włączymy sobie grzałkę, czy odpowiednio nam się otworzy w odpowiedniej temperaturze. Mamy już temperaturę 96 stopni. Termostat zaczął nam się otwierać. Nie jest to jeszcze jego całkowite otwarcie, ale zobaczymy jeszcze. Mamy teraz blisko 100 stopni. Co do tego termometru też nie mogę mieć dokładnej pewności, ale nie chodzi tutaj o 2-3 stopnie. Termostat nam się otworzył. Tak wygląda otwarty termostat. Jest wszystko poprawnie. Termostat nie otworzył się wcześniej niż powinien. Także jest wszystko ok.